Wysoka Rado, na podstawie artykułu 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym otwieram czwartą sesję Rady Gminy Koniusza 9 kadencji. Informuję Państwa, że obrady sesji są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Witam Pana Huberta Wawrzynia, wójta Gminy Koniusza. Witam Panią Jolantę Krzemińską, skarbnik Gminy Koniusza. Witam Państwa Radnych Gminy Koniusza. Witam serdecznie pracowników Urzędu Gminy. Przystępujemy do punktu drugiego. Stwierdzenie prawomocności obrad. Przystępujemy do ustalenia kworum. Proszę o potwierdzenie kworum na urządzeniach elektronicznych. W naszym przypadku ustawowy skład rady wynosi 15 radnych. Stwierdzam, że w sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi kworum niezbędne do prowadzenia obrad Rady Gminy Koniusza oraz podejmowanie prawomocnych uchwał. Przystępujemy do punktu trzeciego. Przyjęcie porządku obrad czwartej sesji Rady Gminy Koniusza. Przypominam, że projekt porządku obrad wszyscy otrzymali w zawiadomieniu, które przedstawia się następująco. Punkt pierwszy. Otwarcie obrad czwartej sesji Rady Gminy Koniusza. Punkt drugi. Stwierdzenie prawomocności obrad. Punkt trzeci. Przyjęcie porządku obrad czwartej sesji Rady Gminy Koniusza. Punkt czwarty. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Punkt piąty. Interpelacje i zapytania radnych. Punkt szósty. Podjęcie uchwał w sprawie A. Przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą Żłobek dla Wszystkich w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Podpunkt B. Udzielenia dotacji z budżetu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Osądzy. Podpunkt C. Udzielenia dotacji z budżetu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bieżnie. Podpunkt D. Zmiany budżetu Gminy Koniusza na rok 2024. Podpunkt E. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Koniusza. Punkt 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. Punkt 8. Sprawy bieżące. Punkt 9. Zakończenie obrad czwartej sesji Rady Gminy Koniusza. Pytanie do Państwa Radnych. Czy Państwo Radni zgłaszają propozycje zmian do porządku obrad? Nie. Nie widzę, dziękuję. Stwierdzam, że Rada Gminy będzie obradowała na czwartej sesji według przedstawionego porządku. Przechodzimy do punktu czwartego. Jest to przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Zgodnie z ustaleniami protokół z poprzedniej trzeciej sesji był włożony do wglądu w biurze Rady i dzisiaj przed obradami. Stwierdzam, że protokół odzwierciedla faktyczny przebieg sesji. Proszę Państwa Radnych o głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji. Kto jest za przyjęciem protokołu? Kto przeciw? Kto się wstrzymuje? Dziękuję bardzo. Głosowało 15 radnych, 15 było za, przeciw 0, wstrzymujących 0. Stwierdzam, że protokół z poprzedniej sesji został przyjęty. Przystępujemy do punktu 5. Interpelacje i zapytania radnych. Proszę o zgłaszenie interpelacji i zapytań. Proszę o krótkie rzeczowe wypowiedzi, a pozostałe osoby o zachowanie ciszy w trakcie ich zgłaszania. Dodatkowo informuję, że z uwagi na obowiązek ustawowy proszę radnych o złożenie interpelacji lub zapytania w formie pisemnej. Czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos, złożyć interpelację? Bardzo proszę, radny Szarbek. Panie Wójcie, Wysoka Rado, wczoraj gościła nas kopartą na strzelbi, zbierała na boiska. Głównie na drodze, która prowadzi między innymi do mnie. I właściciele jednej działki, z którego pobocza została zebrana ziemia, wczoraj mnie odwiedzili. Twierdzą, że granica działki wchodzi w część drogi gminnej, zarówno gminnej, jak i przepustu, który się znajduje. I teraz moja taka prośba, czy byłaby możliwość jakiegoś ustalenia granicy drogi gminnej z tą działką prywatną.
Bo nie może być tak, że właściciele, ja zbieram błoto, które zalega na drodze, a oni twierdzą, że w zasadzie to niszczy im działkę. I no stąd moje właśnie prośba o pomoc w tej sprawie. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo proszę, radny, proszę mówić. Jeśli mogę, szanowni państwo, panie wójcie, państwo radni. Nawet jadąc tutaj właśnie na tę dzisiejszą sesję, zauważyłem, że ja już zgłaszałem parę razy i u wójta w 30 ulicy, jak dobrze pamiętam. I proszę jeszcze raz o wykonanie nagrobka, gdzieśmy stwierdzili z komisją, że jest potrzebny tutaj po sesji 53A. I jechałem przez krzyżówkę, która jest tutaj na dole od siebie w stronę Łyżkowi 3 z Posądzy, to jest zamulona, droga jest niżej niż rok, tam myśmy mieli przepływ zrobić, jest do dzisiaj niewykonany. No, nie są to chyba jakieś duże koszty. I trzecia rzecz, jaką wczoraj mi jeden z mieszkańców też nadmienił, to na tym zakręcie prowadzącym obok przedszkola do Górki Jakińskiej, no w tej chwili zalega woda gdzieś na 20 cm. Chodzi o panu, nie było dużych. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pani radna, nie gada. Szanowni państwo, ja bym chciała zgłosić lampę dodatkową w miejscowości Niegad, numer 109, to jest pan Ćwik, który prowadzi działalność. Tam jest sklep taki motoryzacyjny. No i chciałby jakieś oświetlenie. Dziękuję bardzo. Przepraszam, mogę jeszcze? Tak, proszę. Panie wójcie, szanowni państwo, jeszcze jedna rzecz. Prosiłbym to też na Piotrkowskich Polach, ale tam ode mnie mieszkańcy również jeżdżą. To jest, nie wiem, grotka się to nazywa, czy jak to mówią, tak. W każdym razie chcą, żeby tam jest droga ziemna, żeby zebrać po prostu, wyrównać jakąś kopalką, żeby po prostu było w miarę równowagi. Posądzy na Piotrkowice. Tak, to tak prosto. Właśnie odnośnie właśnie tej drogi, bo tam pisał nawet do mnie jeden, który tam właśnie zbiera pole, no to mówi, że jeżeli będzie tam mokra jesień, no to będzie tragedia. Ja bym prosił właśnie, żebyśmy się coś tam postarali, jakiś nasyp. Jakiś no, samochód. Ja nie mówił o wyrównaniu, no to. No. Ja tam miałem się przejechać, nie zdążyłem, bo chciałem zobaczyć dopiero mówić na ten temat, ale no, żeby tam coś postarać się załatwić. Dziękuję. Proszę bardzo, pani radna na pierwszy prezes. Zaraz, nie? Panie Wójcie, szanowni państwo, mam taką prośbę z Wielkich o postawienie lustra. Na rozkroszu dróg, jak idzie stronę Budziejowic, to jest strada Siedmiobrzeża. Jedyny jadąc od Budziejowic w stronę remizy, bardziej skręcając w stronę lewą z tej drogi, no jest tam ograniczona widoczność, więc prośba była o postawienie tam lustra, czy po prostu da się tam postawić lustra. Natomiast druga sprawa, dostaję bardzo często telefon, w sumie nie od mieszkańca naszej gminy, teraz od mieszkańca gminy Słomny Dni, ale z tego co wiem, też tam chyba jeszcze dwie osoby mają dojazd do pola o wysypaniu przynajmniej po naszej stronie gminy kamienia na drogę polną. Że jest tam ciężki dojazd. W Piotrkowicach Wielkich, jeśli przejedziemy przez most na Szereniawie, jadąc w stronę Budziejowic, to jest tylko jeden taki przejazd. I ta droga dobiega do drogi w Czechach. Tak, na Czechach. Tak, natomiast wiem z tego, że część tej drogi należy do naszej gminy, część należy do gminy Słomniki, natomiast była właśnie prośba, żeby wysypać. Tam jest, część drogi jest wysypana, natomiast jest jeszcze tam taki, nazwę to wąwóz i ciężko tam właśnie przejechać i prośba o wysypanie tego kamienia. Dziękuję. Ktoś z państwa radnych jeszcze? Proszę, pan radny. Panie przewodniczący, Krzyka Rado. Panie wójcie, tam było odłożone pismo przed mieszkańcom kopalni Rogu w Łąkach, bo przy, jak to naprawdę duże, to te domy po lewej stronie są zalewane. Jakby pan mógł odpowiedzieć, czy to będzie w tym roku kopane, czy... Ja tyle. Dziękuję. Bardzo proszę, pan radny. Ja chciałem zgłosić, bo ostatnio nam Straż Miejska w remizy, mamy niesprawny hydrant pod remizą, żeby coś zrobić na prawie. Dziękuję. Ktoś z państwa radnych? Proszę. Dziękuję.
Przystępujemy do realizacji punktu 6. Podjęcie uchwał w sprawie. Podpunkt A. Przyjęcia realizacji projektu pod nazwą Żłobek dla Wszystkich w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Proszę o zabranie głosu w sprawie tej uchwały kierownik ZEA z panią Renatę Sochę. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, dokładnie omówiliśmy tę uchwałę, więc pozwolę sobie przeczytać projekt. Jest to uchwała z dnia 23 projektu uchwały w sprawie przyjęcia realizacji projektu pod nazwą Żłobek dla Wszystkich w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 z Europejskiego Funduszu Społecznego. Na podstawie artykułu 18 ust. 1 w związku z artykułem 10 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dziennik ustaw z roku 2024, pozycja 609 w późniejszymi zmianami, Rada Gminy Koniusza uchwala co następuje. Paragraf 1. Gmina Koniusza przystępuje do realizacji projektu pod nazwą Żłobek dla Wszystkich, realizowanego w ramach programu Funduszy Europejskich dla Małopolski 2021-2027, priorytetu 6 Fundusze Europejskie dla Rynku Pracy, Edukacji i Włączenia Społecznego. Działania 6.5. Wsparcie na rzecz równouprawnienia oraz godzenia życia zawodowego z prywatnym do Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Paragraf 2. Upoważnia się wójta gminy Koniusza do zawarcia umowy z województwem małopolskim, Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie, plazma stawa 1-30-107 Kraków, zwanym dalej instytucją pośredniczącą na realizację wymienionego zadania. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Koniusza. I paragraf 4. Uchwała powierza z dniem podjęcia. To dzisiaj jest 22, tak? Więc to jest 22. Dziękuję bardzo. Proszę o przyjęcie. Dziękuję bardzo pani kierownik. Czy państwo radni mają pytania w kwestii przedstawionej uchwały? Dziękuję. Proszę o rozpoczęcie procedury głosowania nad projektem uchwały przedstawionej przez panią kierownik. Dziękuję. Głosowało 15 radnych, 15 było za, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do podpunktu B. Udzielenia dotacji z budżetu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Posądzy. Proszę o zabranie głosu w tej sprawie skarbnik gminy panią Jolantę Szymic. Szanowni Państwo, na komisji wspólnej został omówiony wniosek Ochotniczej Straży w Posądzy. Pozwolę sobie przeczytać projekt uchwały Rady Gminy Koniusza z dnia 22 sierpnia 2024 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Posądzy, działając na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, tj. Dziennik ustaw 2024, pozycja 609 z późniejszymi zmianami, artykułu 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych, tj. Dziennik ustaw 2023, pozycja 1270 z późniejszymi zmianami, artykułu 32 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o Ochotniczej Straży Pożarnej, tj. Dziennik ustaw 2024, pozycja 233, Rada Gminy Koniusza uchwala co następuje. Paragraf 1 ust. 1. Postanawia się udzielić dotację celową z budżetu gminy Koniusza na rok 2024 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Posądzy na zakup sprzętu, narzędzi elektrycznych oraz pilarki spalinowej w wysokości 1500 zł. Ustęp 2. Warunki udzielenia pomocy finansowej określi umowa, która zostanie zawarta pomiędzy gminą Koniusza a Ochotniczą Strażą Pożarną w Posądzy, określającą tryb przekazania i rozliczenia pomocy finansowej. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Koniusza. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dnia podjęcia. Dziękuję. Dziękuję bardzo pani skarbnik. Czy są pytania w kwestii przedstawionej uchwały?
Proszę o rozpoczęcie procedury głosowania nad projektem uchwały przedstawionej przez panią skarbnik. Dziękuję bardzo. Głosowało 15 radnych, 15 było za, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do podpunktu C. Udzielenia dotacji z budżetu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzbnie. Proszę o zabranie głosu w tej sprawie skarbnik gminy, panią Jolantę Krzymicką. Szanowni Państwo, podobnej treści wniosek wpłynął z Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzbnie. Pozwolę sobie odczytać treść uchwały z 22 sierpnia 2024 roku w sprawie udzielenia dotacji z budżetu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzbnie. Działając na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, to jest dziennik 102/2024 pozycja 609 z późniejszymi zmianami, artykułu 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych, to jest dziennik ustaw 2023 pozycja 1270 z późniejszymi zmianami, artykułu 32 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o Ochotniczych Strażach Pożarnych, tych dzień, ustaw 2024, pozycja 233, Rada Gminy Koniusza uchwala, co następuje. Paragraf 1, ustęp 1. Postanawia się udzielić dotację celową z budżetu Gminy Koniusza na rok 2024 dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Wierzbnie na zakup urządzenia defibrillator AED w wysokości 1500 zł. Ustęp 2. Warunki udzielenia pomocy finansowej określi umowa, która zostanie zawarta pomiędzy Gminą Koniusza a Ochotniczą Strażą Pożarną w Wierzbnie, określającą tryb przekazania i rozliczenia pomocy finansowej. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi Gminy Koniusza. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Czy są pytania w kwestii przedstawionej uchwały? Proszę zatem o rozpoczęcie procedury głosowania nad projektem uchwały. Dziękuję bardzo. Głosowało 15 radnych, 15 było za, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do podpunktu D. Zmiany budżetu gminy Koniusza na rok 2024. Proszę o zabranie głosu w tej sprawie, w sprawie tej uchwały skarbnik gminy, panią Jolantę Krzemicką. Szanowni Państwo, projekt tejże uchwały został też dokładnie przeanalizowany i pozwolę sobie odczytać treść uchwały Rady Gminy Koniusza z dnia 22 sierpnia 2024 w sprawie zmiany budżetu Gminy Koniusza na rok 2024. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, projekt dziennik ustaw 2024 pozycja 609 z późniejszymi zmianami, artykuły 211, 12, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych, to jest dziennik ustaw 2023 roku, pozycja 1270 z późniejszymi zmianami, Rada Gminy Koniusza uchwala, co następuje. Paragraf 1, ustęp 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 1 170 633,66 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, tym dochody bieżące o kwotę 1 026 835,25 zł, dochody bieżące majątkowe o kwotę 143 798,41 zł. Ustęp 2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 3 760 864,63 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym dochody bieżące o kwotę 187 500, dochody majątkowe o kwotę 3 573 364,63 zł. Ustęp, paragraf 2, ustęp 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 3 091 969,10 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, tym wydatki bieżące o kwotę 2 964 270,69 zł, wydatki majątkowe o kwotę 127 698,41 zł. Ustęp 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 3 747 200,07 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym wydatki bieżące o kwotę
265 925 7 groszy, wydatki majątkowe o kwotę 3 481 275 zł. Paragraf 3. Uchwała budżetowej gminy Koniusza na 2024 rok, to jest numer 49403/2023 Rady Gminy Koniusza z dnia 28 grudnia 2023 roku, wprowadza się następujące zmiany. Paragraf 3 otrzymuje brzmienie. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 12 784 875 zł 8 groszy, który zostanie pokryty. Punkt pierwszy. Przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 9 121 561 81 groszy. Punkt drugi. Przychodami jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 118 313 27 groszy. Punkt trzeci. Wolnymi środkami, o których mowa w artykule 217 ust. 2 punkt 6 w kwocie 3 545 000. Paragraf 4 zmieni. Punkt pierwszy. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 14 429 715 zł 8 groszy. Punkt pierwszy. Przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym kwocie 10 500 000. Punkt drugi. Przychody ze spłaty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań zrealizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 266 401 81 groszy, wolnymi środkami, o których mowa w artykule 217 ust. 2 punkt 6 w kwocie 3 545 000. Punkt czwarty. Przychód jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 118 313 złote i 27 groszy. Ustęp 2. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 644 840 zł jako spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów Wojewódzkich Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie, to jest kwota 669 840 zł, oraz Banku Spółdzielczym w Proszowicach kwota 975 000 jako załączniku nr 3 do uchwały. Ustęp 3. Trzeci. Ustala się limit zobowiązań w kwocie 10 500 000 z Czech. Punkt pierwszy. Dla sfinansowania planowanego deficytu budżetu w wysokości 9 121 561 81 zł. Punkt drugi. Na pokrycie zobowiązań planowanych rozchodach budżetu w kwocie 1 378 438 zł 19 groszy. To jest spłata otrzymanych kosztów w latach poprzednich. Ustęp 4. Upoważnia się wójta gminy Konisza do zaciągania zobowiązań w kwotach określonych w ustępie 2, z których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w wieloletniej prognozie finansowej gminy Konisza w części określonej wieloletnią prognozą długu. Paragraf 4. Uchwale budżetowej gminy Konisza na rok 2024, to jest numer 49 403/2023 Rady Gminy Koniusza z dnia 28 grudnia 2023 wprowadza się następujące zmiany. Paragraf 7 otrzymuje brzmienie. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielone w roku 2024 w łącznej kwocie 1 951 200 zł jako załączniku nr 12 do uchwały. Paragraf 8 otrzymuje brzmienie. Upoważnia się wójta gminy do. Punkt pierwszy. Dokonywania zmian budżetu w planie wydatków w granicach działów innych niż określone w artykule 257 ustawy o finansach publicznych. Punkt drugi. Zaciągania krótkoterminowych kredytów i pożyczek na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, z których stan zadłużenia w trakcie roku nie może przekroczyć limitu minimalnego. Punkt trzeci. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się wójta gminy Konisza do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków bieżących budżetu gminy Konisza, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w kwocie łącznej nie przekraczającej 400 000.
roku to jest 49 403 2023. Rady Gminy Koniuszka dnia 28 grudnia 2023 roku wprowadza się następujące zmiany. Punkt pierwszy. W załączniku nr 1 plan dochodów bieżących i majątkowych wprowadza się zmiany zgodnie z załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. Punkt drugi. W załączniku nr 2 plan wydatków bieżących i majątkowych wprowadza się zmiany zgodnie z załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. Punkt trzeci. W załączniku nr 3 plan przychodów i rozchodów wprowadza się zmiany zgodnie z załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. Punkt czwarty. W załączniku nr 4 plan dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków budżetu na realizację zadań gminnych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkotykowaniu wprowadza się zmiany zgodnie z załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. Punkt piąty. W załączniku nr 6 plan dochodów i wydatków na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami wprowadza się zmiany zgodnie z załączniku nr 5 do niniejszej uchwały. W załączniku nr 9 plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. Punkt siódmy. W załączniku nr 10 plan dochodów i wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. Punkt ósmy. W załączniku nr 11 plan dochodów i wydatków Rządowego Funduszu plan dochodów i wydatków Rządowego Funduszu Polski Ład. Program inwestycji strategicznych wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały. Punkt 9. W załączniku nr 12 zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały. Paragraf 6. Wykonanie uchwały powierza się gminie Koniuszka. Paragraf 7. Uchwała powierza się podjęcia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są pytania w kwestii przedstawionej uchwały? Nie. Proszę zatem o rozpoczęcie procedury głosowania nad projektem uchwały przedstawionej przez panią skarbnik. Dziękuję bardzo. Głosowało 15 radnych, 15 było za, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do podpunktu E. Zmiana wieloletniej prognozy finansowej gminy Koniuszek. Proszę o zabranie głosu w sprawie tej uchwały ponownie panią skarbnik, panią Jolantę Krzemicką. Szanowni Państwo, nieodzownym elementem planowania jest wieloletnia prognoza finansowa i pozwolę sobie odczytać projekt zmian w tymże dokumencie. Czyli uchwała Rady Gminy Koniusza z dnia 22 sierpnia 2024 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Koniusza na podstawie artykułu 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, to jest dziennik ustaw 2023, pozycja 1270 z późniejszymi zmianami, uchwala się co następuje. Paragraf pierwszy. Uchwale numer 49/404/2023 Rady Gminy Koniusza z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Koniusza wprowadza się następujące zmiany. Punkt pierwszy. Załącznik nr 1. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Koniusza otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały. Punkt drugi. Załącznik nr 2. Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Koniusza otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały. Punkt trzeci. Załącznik nr 3. Objętnienia przyjętych wartości WPF-u Gminy Koniusza otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi Gminy Koniusza. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Dziękuję bardzo pani skarbnik. Czy szanowni radni mają pytania w kwestii przedstawionej uchwały? Proszę zatem o rozpoczęcie procedury głosowania nad projektem uchwały przedstawionej przez panią skarbnik. Stwierdzam, że uchwała została podjęta.
Przystępujemy do realizacji punktu 7. Są to wypowiedzi na interpelacje i zapytania. Proszę o zabranie głosu i udzielenie odpowiedzi wójta gminy Koniusza, pana Huberta Wawrzyka. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, odpowiedzi na interpelacje postaram się w miarę możliwości odpowiedzieć. Radny Szarga, ja bym prosił od razu po sesji do pani Jadwigi Wilk. Zobaczymy, czy da się, że tak powiem, z mam wygodę z jednej naszych stwierdzić, jaka to jest szerokość naszej drogi. No a jeśli nie, to będziemy się zastanawiać, jak wtedy tą sprawę rozwiązać. No bo jeśli miałbym okazać granicę, no to muszę wynająć geodetę, który by musiał stwierdzić, ale są przypadki takie, że jest niemożliwość z naszej mam wygodę z jednej mniej więcej stwierdzić, ile ta droga ma szerokości, wtedy wiemy, czy jesteśmy w swoim, czy nie w swoim. To ten problem, o którym pan powiedział, no, jest problemem ostatnio dość częstym. Mamy problem zbierania pobocza. Ludzie nie zezwalają na to, żeby w granicach pasa drogowego zbierać pobocza, bo sobie usypują różnego rodzaju wałki z ziemi, które chronią w teorii ich nieruchomości gruntowe przed zalaniem, natomiast zalewają w ten sposób posesje prywatne. Takie mamy sytuacje na przykład w Górce Jakryckiej, gdzie no, kategorycznie odmawiają zebrania poboczy, wręcz okładą się, mówiąc kolokwialnie, przed poparką, nie pozwalają zbierać poboczy w naszej nieruchomości. Także będziemy musieli się nad tym zastanowić, no ja też nie mogę dopuścić do tego, żeby przez takie sytuacje domostwa zostały zalewane, czy po prostu potem droga jest niewyczyszczona i kurz w całej miejscowości hula. Także proszę od razu podejść po sesji i ustalić tą granicę tam. Jeśli to nie pomoże, to wtedy będziemy się zastanawiać, jak tą sprawę rozwiązać. Dobrze? Jeśli chodzi o posądzę, rzeczywiście pan radny był u mnie 30 lipca. No, niestety procedury wyglądają tak, że no, ja nie mogę z dnia na dzień wpuścić oczywiście wykonawcy, no, muszę zebrać oferty, rozeznać rynek. To zostało dokonane. Wczoraj zostało zlecone wykonanie na kropka zarówno u pani, o której mówimy, pani Nadrosińskiej, jak i u pana Siarczyńskiego w Pole Karcica. Czyli te dwie inwestycje w najbliższym czasie zostaną wykonane. Wykonawca został wybrany. Koszt jednej inwestycji jest 11, drugiej 14 tysięcy złotych. Tak, żeby państwo mieli świadomość, jak to wygląda. No, nie da się pewnych rzeczy z dnia na dzień przy tych kosztach inwestycji, które realizujemy, zrobić. Natomiast zlecenie zostało puszczone. Jeśli chodzi o przepust, o którym rozmawialiśmy, to chwilę się jeszcze pan musi wstrzymać. No bo to też wbrew pozorom to nie są małe koszty, bo wymaga to przecięcia drogi asfaltowe, stawienia przepustu w innym miejscu. Także jeszcze chwilę cierpliwości. Jeśli chodzi o tą zalegającą wodę, to ja zgłoszę pracownikowi, który pojedzie tam zobaczyć. Nie mam żadnego pojęcia, co tam chodzi, dlaczego woda tam na tym zalegającym. No i to już pan powiedział. Że znaczy, no przypuszczam, że to, bo to jest Górka Jakicka, to jest, a w Górce Jakickiej dość częstym metodą chronienia pól i upraw jest usypywanie sobie wałków wzdłuż pasa drogowego i dzieje się tak, jak się później dzieje, czyli woda stoi albo idzie na teren mieszkańców. Natomiast mamy problem z recyklowaniem i czyszczeniem poboczy na swoich terenach. Także ja sobie to sprawdzę. Jeśli chodzi o niegardów, to już my rozmawialiśmy z panią radną o tej lampie. Zlecę też pracownikowi, żeby podjechał i zobaczył, czy są techniczne możliwości. Bo mówię, jeśli by były możliwości techniczne, to sama montaż uprawy nie jest jakimś większym problemem. Gorzej, jeśli technicznie nie da się tego planu. Jest super, ale to jest to tak zwana piąta linka, o której tutaj pewnie niektórzy wiedzą, która daje możliwość zamontowania uprawy. Ale sprawdzę, to rozmawialiśmy, mamy też wcześniej już zapisane. Piotrkowice małe posądza, ta droga, chyba bardzo prosił tam pan, który ma się zgłosić, zobaczymy, żeby o to zobaczył, jak wygląda, dobrze? Piotrkowice Wielkie, Lustro Budziejowice. Może być techniczny problem, gdyż prowadzę rozmowę z właścicielem działki, po której Budziejowice i mieszkańcy Budziejowicach jeżdżą, która nie jest naszą własnością. Wie pani, o co chodzi. To jest ten cypelek w Budziejowicach. Jest to działka prywatna. Zgłosił się właściciel częściowo prywatna, a zanim jest częściowo gmina, zgłosił się właściciel nieruchomości za tym cypelkiem, który chciałby ewentualnie no jakoś uregulować tą sprawę, bo jeździmy teraz, mieszkańcy jeżdżą po prywatnej działce, nie ma możliwości zamontowania tam na razie wiatru przystankowej, która teoretycznie miała tam być ani lustra, bo jest to prywatna nieruchomość.
miałem już pierwsze rozmowy, ewentualnie z odkupieniem tej nieruchomości od tego właściciela. Ma się określić, jaką cenę by chciał, wtedy Państwu przedstawię. Czy jest nam to potrzebne? Nie wiem. Jeszcze najpierw zobaczymy, jaka kwota za tą nieruchomość. Są tam trzy możliwości. Albo zostawiamy, odkupujemy to i zostawiamy tak jak jest, albo robimy dojazd do tych działek, o których Pani wie, po naszej drodze gminnej, która teraz jest zagospodarowana przez tego właściciela, albo się zamieniamy jeden do jednego. Są różne możliwości. Jeśli właściciel tej nieruchomości się określi, to ja z Państwem będę wtedy dyskutował. Będą wtedy możliwości techniczne. Tutaj to jest wielce przeglądnięcie, to już my rozmawialiśmy, tej drogi za mostem dojazdu do domu, bo rzeczywiście tam jest połączenie dwóch gmin, gminy Radziewice i naszej, Słowniki, przepraszam, i naszej, i wyślę też tam pana kierownika, żeby zobaczył, jak to wygląda w terenie. Równa łąka, to jest ten dół, o którym rozmawialiśmy, że starszy OSP wyczyści go, tak? Starsza część za Ciebie, to jest to, cośmy rozmawiali, panie przewodniczący? Nie, trzeba to jest druga gmina. No ale to nie jest ten dół przytali? No, nie, ten dół to do drugiej województki, to skrót na prawo zaraz i te domy to są po prawej stronie do drugiej. Aha, wiem, okej, no to dobra, czyli ja już wiem, o co chodzi, czyli ja też podjedzie, zobaczę, co jak wygląda i zobaczymy, jak sytuacja będzie teraz wyglądała już finansowo, ogólnie mówię o rowach. I czyszczenie, no tak jak Państwo wiecie, no te dwie sytuacje, które miały miejsce, no zarówno szagli, ale nie mówię tylko szagli, karwinie i miejscowościach, no podległych, no generują, nie ukrywam, bardzo duże koszty. No nie wiem, czy będziemy w stanie w tym roku wszystkie rowy, tak jakby sobie Państwo to życzyli, a dokładnie wiecie, po objeździe komisji drogowej i finansach, jakie dysponujemy do końca roku, jak to wygląda. Także no, w miarę możliwości robimy na bieżąco te rzeczy, które są nam najpilniejsze i które w pierwszej kolejności zagrażają tam mieszkańcom, także zobaczymy tutaj pewnie przewodniczący, jak to sytuacja wygląda w terenie. I Hydrant Łuszkowice. Są dwie możliwości, Pani Radny, albo Pan utrzymanie i konserwacja hydrantu należy do firmy, która obsługuje się wodociągową, czyli firma Agrobud. No, mamy kilka takich sytuacji na terenie gminy, gdzie te hydranty rzeczywiście są w kiepskim stanie, albo są zasypane, zamulone, albo są w stanie takim, że jak no nie ma technicznej możliwości podłączenia się do nich. Ja zgłoszę to też pisemnie do firmy, żeby zrobiła taki przegląd. Natomiast może Pan również sam dokonać takiego zgłoszenia, albo przez komendanta gminnego naszego, no, żeby to zgłosić do firmy, to możemy zrobić to dwutorowo. No bo to jest sprawa dość ważna i istotna. Przegląd takich hydrantów też wykonuje Państwowa Straż Pożarna. Pożar w DPS-ie i nie dało się poprawić. No, mieliśmy też chyba we Wroninie taką sytuację ostatnio, także wierzcie, tu też hydranty czyszczone. No są takie hydranty, które są w miejscach rzadko używane i trzeba się temu przyglądać, także zrobimy, przygotujemy takie pismo, żeby firma odpowiedzialna za utrzymanie konserwacji tych hydrantów dokonała jakiegoś większego przeglądu tych hydrantów, przynajmniej zgłaszanych przez Państwa, bo no, tych, nie wiem dokładnie tak złożyć, jakichś hydrantów mamy na terenie, ale jest ich dość sporo. Te przepisy teraz dość rygorystycznie do tego podchodzą i praktycznie każdy nowo budowany budynek pod działalność gospodarczą, tam musi mieć jakieś te obostrzenia. Około 75 metrów musi mieć zabezpieczenie w hydrancie. Także wyślemy Pani Radę, jakby chciał szybciej, no to można zgłosić albo bezpośrednio do Agrobudu, albo do Pana Komendanta Krzysztofa Kowalskiego. Dziękuję. Ale my swoją drogą zgłosimy ogólnie takie pismo, jeśli chodzi o przegląd hydrantów na terenie gminy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja mogę się jeszcze odnieść, bo chyba... Tak, bardzo proszę. Bo chyba z panem wójtem żeśmy się nie zrozumieli. Ja wiem, o czym pan mówił z tą drogą, prawda, z tą działką prywatną, bo to jest tam w Budzieniowicach, na tym rozjeździe, prawda? Tak. Natomiast mnie chodziło o lustro, które jest, które było usytuowane tu, jak w Piotrkowicach Wielkich jest tam, tak? Na rozjeździe. Na rozjeździe. Tak, jest taka wyspa. No, tak. Od strony Budziejowic. Tak, potem ona później skręca na Piotrkowicę, ale można jechać dalej jeszcze w Piotrkowicę, prawda? Tak.
powiem. Znaczy zobacz... No jak państwo, jak tartak jest, to wiecie, że nie pan Haber. No, ale to mostu jest potrzebne do wyjazdu. No, jakby jechał pan wójt od strony Budziejowic i skręcając w lewo w stronę Remizy, to będzie tutaj, bo tutaj jest bardzo ograniczona właśnie widoczność, bo jest tam niestety dom. Ogrodzenie teraz też powstało tam inne i no, szczerze powiedziawszy, kiepsko jest tam widać. W tym miejscu. Dziękuję za doprecyzowanie. Przechodzimy do realizacji punktu 8. To są sprawy bieżące. Czy jeszcze ktoś w sprawach bieżących? Proszę, pan. Proszę rzeczy dla państwa radnych. Powiem, że pewnie zaproszenia były, ale też chciałbym państwa zaprosić na dwie uroczystości, które będą się odbywały w ten weekend na naszym terenie. W sobotę od godziny 16 w Karwinie przy remizie pierwszy festiwal kuchni polowych organizowany przez Stowarzyszenie Bojowe Schrony przy patronacie marszałka, starosty i moim. Także jak państwo mieli chwilę, dość fajna uroczystość się zapowiada, także o 16 jest tam początek i w niedzielę serdecznie zapraszam do Dalewic na godzinę 14. Piknik, ale połączony ze szczytnym celem zbierania pieniędzy na naszego domowego mieszkańca chorego. Także serdecznie zapraszam państwa. Dziękuję bardzo panu wójtowi. Ktoś z państwa radnych? Proszę, będzie rad na pewno. Szanowna Rado, Pani Budzie, ja znam pracę mieszkania do tej wypowiedzi. Tego dnia, kiedy Siambia została zalana tą ulewą, u nas została zniszczona w połowie, właściwie w tej połowie doszczętnie, droga na taką najbliższą. Państwo z komisji biologowej, którzy byli tam, widzieli jak to wygląda, po tej ulewie ta droga po prostu przestała istnieć. Otoczyły się telefony do pana wójta, do gminy, bo tam mieszkańcy stracili po prostu dojazd do swojej posesji. Również były tutaj panu pana wójta pod naciskiem mieszkańców. I proszę państwa, chciałam podziękować panu wójtowi, ponieważ jak uzyskaliśmy reakcję, spowodowała, że ta droga na dzień dzisiejszy kupiliśmy troszkę czasu, czyli droga została ustabilizowana w taki sposób, że pan wójt dał materiał, czyli kamień plus pieniądze na powiedzmy sobie cenę, który tak wzmocni ten kamień. Mieszkańcy we własnym zakresie wypożyczyli od lokalnego przedsiębiorcy urządzenie do ugniatania tego kamienia. We własnym zakresie to pracę wykonali. Do godziny pierwszej w nocy przy świetle samochodów, świecili reflektorami samochodowymi, żeby mieć widoczne. Zrobili to i na dzień dzisiejszy mam tą sprawę załatwioną na jakiś czas przynajmniej i w różnym mieszkańcu dziękuję bardzo. Ja dziękuję bardzo za te podziękowania. Natomiast to jest przykład dobrej współpracy mieszkańców, radnych, sołtysa. No ja sobie wyobrażam tą naszą współpracę właśnie w ten sposób. Także mam nadzieję, że to co już mówiłem, że chciałbym z państwem wszystkim współpracować na rzecz mieszkańców. Się dzieje powoli i myślę, że coraz lepiej się docieramy i coraz lepiej to wygląda, a przykładów możemy mnożyć więcej, ale no, chwała też mieszkańcom, bo to na swój koszt wynajęli tą zagęszczarkę. My żeśmy troszkę dołożyli tam swojego materiału i rzeczywiście dostałem zdjęcia po wykonaniu, no droga wygląda jak autostrada. Także trzeba podziękować mieszkańcom, ale też dziękuję pani, oczywiście pani jest za dobrą współpracę w relacji radny, urząd sołtys. Także tak bym sobie to wyobrażał, że z państwem wszystkim będzie ta współpraca tak wyglądała, czego sobie państwu życzę. Dziękuję bardzo. Ja również chciałem podziękować panu wójtowi za odwiedzenie naszego budynku w imieniu swoim i wszystkich mieszkańców. Bardzo dziękujemy. To jest kolejny przykład współpracy mieszkańców gminy i urzędu, bo znowu praca mieszkańców z Piotrkowic Małych jest też nie oceniona. No, budynek wygląda znacznie lepiej niż jeszcze 2-3 lata temu. Zaczął żyć ten budynek, mieszkańcy się spotykają.
mieszkają. Robimy sobie teraz dożynki wiejskie, także podziękować mieszkańców, Pani Rady. Wygląda to fajnie, no glebie. No, ciężko by mi było to wymieniać, bo w każdej miejscowości naprawdę parę fajnych rzeczy się stało, także dziękuję Państwu za tą dobrą współpracę. Mam nadzieję, że będzie jeszcze. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z radnych w sprawach bieżących? Nie widzę, dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, takim oto sposobem przeszliśmy do ostatniego punktu, czyli zakończenie dzisiejszych obrad. Dziękuję Państwu za przybycie, za zgłaszanie interpelacji i wniosków. Zamykam sesję Rady Gminy Kłodzisza. Dziękuję bardzo.